Francis, first of all, big respect. Francis, przede wszystkim wielki szacunek dla ciebie, że 10 dni po odniesieniu kontuzji nadgarstka wróciłeś na tory i walczyłeś. Jak twoja ręka? Całkiem nieźle, oczywiście ręka cały czas trochę boli, ale nie jest to jakiś ogromny ból, który przeszkadzałby mi w jeździe. Nie jest to oczywiście komfortowa sytuacja, ale w czasie jazdy nie myślę o bólu. Przed i po wyścigach boli, ale nie jest to coś poważnego. Prowadziłeś w swoim drugim starcie, co stało się na ostatnich metrach tego wyścigu? Mój silnik po prostu się zatarł. Takich rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć. To jest żużel. Dzisiaj stało się to w niewłaściwym momencie. Ten drugi silnik był także szybki. Po tym defekcie wzięliśmy drugi motocykl i po jednym wyścigu zrobiliśmy korektę. Poprawki w zasadzie wprowadzaliśmy po każdym biegu. Dzisiaj trzeba było mieć starty, a mi tych startów w końcówce zawodów trochę brakowało. Być może była to moja wina, bo silnik był w porządku. Początek meczu był dobry dla waszej drużyny, ale w końcówce lider tabeli z Zielonej Góry pokazał moc. Jak podsumujesz całe spotkanie? Falubas to najsilniejszy zespół w lidze. Wszyscy zawodnicy jechali dobrze. To jest nasz domowy tor i od początku wiedzieliśmy, jak ustawić motocykle, stąd też w pierwszych wyścigach wyglądaliśmy lepiej. Goście jednak dokonali właściwych korekt w sprzęcie i byli później po prostu szybsi. Przed twoją drużyną dwa bardzo ważne mecze wyjazdowe w Łodzi i Poznaniu. Myślisz, że jesteście w stanie wygrać oba spotkania? Oczywiście, że to możliwe. Lubię tor w Poznaniu, nie przepadam natomiast za obiektem w Łodzi. Nie mam stamtąd dobrych wspomnień, postaram się dać z siebie wszystko. Tak samo jak moi koledzy z drużyny. Zobaczymy, jaki to da efekt.